Zamknij oczy, zrelaksuj się i całą swoją uwagę przenieś na serce. Kładąc na sercu jedną bądź obie dłonie, jeszcze bardziej pomożesz sobie skierować uwagę na serce, na czwartą czakrę, ośrodek serca. Całą uwagą na sercu oddychaj powoli i głęboko. Wolny, głęboki wdech. Zatrzymanie powietrza na 2 sekundy i powolny wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Oddychaj głęboko, powoli. Jeśli twój umysł zacznie błądzić, ponownie skieruj uwagę i świadomość całą na klatkę piersiową, na serce. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. A teraz dalej skoncentrowana cały czas na sercu. Poczuj wzniosłe emocje, takie jak wdzięczność. Poczuj wdzięczność. Wdzięczność za to, że oddychasz, za to, że jesteś, za to, że doświadczasz życia, za wszystkie lekcje, które życie ci przynosi. Poczuj wdzięczność za co chcesz. Poczuj współczucie, radość, uznanie, podziw. Napełnij swoje serce wzniosłymi emocjami. I napełniając się tymi emocjami, wprowadzasz swoje serce w stan koherencji. Gromadzisz energię i budujesz swoją moc, podnosisz swoją częstotliwość i zakotwiczasz się w poczuciu obecności. Możesz teraz połączyć tą koherencję serca, wzniosłe emocje, z koherencją mózgu, czyli czystą intencją. Na przykład, jestem zupełnie zdrowa. Podłożem do intencji twojej jest uważność na sercu i wzniosłe emocje, przepełnione radością, współczuciem, inspiracją. W ciągu dnia możesz wykonywać to ćwiczenie 10 minut, może krócej, może dłużej, też z otwartymi oczami. I zapewniam cię,
że przełoży się to na jakość Twojego życia.